Cześć wszystkim, witam Was na unboxingu zestawu do Warhammera 40 000. Blood of the Phoenix. Jest to zestaw, tak zwany Dual Box, który wyszedł w październiku 2019 roku. Oraz zawiera dwie armie. Armię Eldarów oraz armię Mrocznych Eldarów. Także jest to nie byle jaka gratka dla wszelkich fanów starożytnych ras Xenos, które możemy spotkać w Warhammerze. Nie ma Space Marinów! Wow! Jest to coś naprawdę niezwykłego. Box naprawdę ucieszył wielu fanów, szczególnie dlatego, że dostaliśmy plastikowe aspekty oraz pierwszego plastikowego Phoenix Lorda, jak i również plastikowego Drazara i plastikowe Inkuby. Tak, zestaw zawiera 25 modeli. Zobaczmy, co jest w środku. Warto dodać, że jest to też box, który wyszedł do pierwszego podręcznika Psychic Awakening, który zwie się Phoenix Rising. Jeżeli chcecie posłuchać coś więcej o tym podręczniku i o tej kampanii, zapraszam Was do mojego wideo. Ok, zobaczmy, co my tu mamy. Na dzień dobry. Wypraska Jainsar z swoim ogromnym włosiem, który jednocześnie jest jej podstawką, co trzymają w powietrzu. Ok. Zastanawiam się, jak bardzo ten model będzie łamliwy, ale przekonam się czasem. Falcon. Dosyć stary model. Model jest z roku, o mój Boże, 97. Ech, no tak. Cia. Który nadal mimo wszystko jest dosyć ładny. Model, który wszyscy znają. Podstawa jest sama jako jest Serpenta, Fire Prisma. Dodatkowo wieżyczka. Dalej. Viper. Również bardzo stary model. Jest napisany rok. '96 rok. Tak. Można poznać, że to jest dosyć stary model. Nie tylko po plastiku, ale i też po... może uda się załapać. Tak. Klimacie starych główek Eldarów. To i powinny być jeszcze wypraska, jest wypraska z broni. Ok, tutaj mamy zestaw Inkubów. Co tu mamy? Podwójna kosa dla szefa. Wydaje się, nie, składałem jakiś czas temu mrocznych Eldarów, te modele wydają się większe. No ale Games Workshop lubi w tej chwili robić coraz większe figurki, także... Okej. Okay. No spoko, wygląda ok. Wygląda jak najbardziej ok. A również w ten sam sposób... Tutaj mamy banszetki. Z glewią. Dosyć sporo główek, jak na oddział 5 dziewczyn. Chociaż tego co kojarzę, to mogą być nie tylko dziewczyny. Okay. A co to jest? A tu jest Drazar. Również z wyjątkową sceniczną podstawką. Bardzo fajna. Przedstawiająca jakieś eldarskie ruiny. Zestaw 5 Helionów.
Nie jestem pewien, czy te modele nie są w tej chwili AB Mail Order na stronie Games Workshop. Dosyć ładne modele z 2010 roku. Też nie są może jakoś super mega najnowsze, ale dalej trzymają poziom i całkiem i plastik też również całkiem spoko. Widać bardzo mocno, widać różnicę między tym plastikiem, a plastikiem chociażby Vipera, czy nie wiem, Serpenta, czy Falcona. Tak, tu jest kolejna wypraska. To jest kolejna wypraska broni do Eldarów. W tym wypadku to jest do... No, każdy pojazd Eldarów ma taką wypraskę. Ciężkie broni. Także jedna na Vipera, druga na Falcona. Scourge. Skrzydlate modele. Z dosyć dużym wyborem broni. Bardzo ładnie. Również ten sam poziom co Helioni. Bardzo ładne. Też w tych zestawach było naprawdę dużo broni specjalnych u Mrocznych Eldarów, czy Drukari, jak są teraz nazywane. A czego nie można do końca powiedzieć o obecnych zestawach, jak Games Workshop wydaje. Czasami ciężko jest obicy o do jakiejś dodatkowej broni. Tutaj widzę, mamy całkiem sporo tych broni. Jest blastery, dużo karbinków. Dużo ciężkiej broni, to tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, Darklands się nazywa. No, po prostu te modele, 2011 rok, te modele niespecjalnie odbiegają od nowych modeli od Games Workshop. Kolejna wypraska broni. Spojrzałem. Trzy identyczne wypraski. Nie wiem, tak miało być. Nie wiedziałem, że... Czy Venom też ma takie bronie? Venom widzę ma parę własnych, ale nie wiedziałem, że Venom też również korzysta z tych, ale zaraz się muszę upewnić. Dobra. Venom z którego jest roku? O, Venom jest 2008 rok. Okej. Okay. Tutaj mamy trochę, widzę, bałagan. Podstawki. Jest to arcik. Ręczniki. Dosyć mocno rozsypane te podstawki. Dwie kartki transferów dla Eldarów. Ja wiem, czy potrzebuję aż dwa maroki. Okej, dużo plastiku, który każdy już prawdopodobnie widział. Dobra, rzućmy okiem, co jest z papierowych rzeczy. Więc to jest tak. 40-stronicowy podręcznik. Oczywiście mała różnica z zasadami, którą praktycznie w każdym teraz zestawie z 40 dostaniemy. Tylko chyba w Start Collectingach tego nie ma. I instrukcja. I chcę od razu, zanim idę dalej, chcę się upewnić co do Venoma. Konkretnie jego ciężkich broni. Te ciężkie bronie, nie wiem. Okej, okay. Jestem lekko skonfundowany teraz. Dlaczego mam aż trzy wypraski tych broni? Chyba, że Wave Serpenty i Falcony miały po dwie wypraski, no ale okej. Okay. To, sprawdźmy na szybko, co jest z tym. Co jest tutaj? Małe przybliżenie. Tak jak mówiłem, 40 stron.
kart z okładki. Okay. Na dzień dobry mamy pokazanych Inari. Przepraszam was. Okay. Trochę oloru, jeżeli chodzi o Dżendzar i Drazara i w ogóle oraz Eldarów i Mrocznych Eldarów. Serpentstrike. Into Shadow. Jeżeli dobrze pamiętam, to imię to jest Ivrain, tak? Dobrze mówię? Tak, Ivrain. Data Shed. Mamy odświeżone zasady dla Jainzer i dla Banshee, tak? Tu się prawdopodobnie nic, tu się, że dobrze kojarzy, nic się nie zmieniło. Od podnóżka Eldarów. Tutaj mamy galerijkę. Bardzo ciekawa jest twarz Banshetki. Egzarchy konkretnie. Przybliżę trochę. Myślę, że właśnie w ten sposób ją zrobię. Gdybym tylko miał skrzydła Atarchy, ona by prawdopodobnie moją Atarchą. I okej, okay, właśnie. Czy Eldarzy dostali jakieś zasoby specjalne w tym podręczniku? Nie, to samo. Ancient Doom i Battle Focus, nic więcej. U Mrocznych Eldarów widzę, że jest tego troszeczkę już więcej. Już mam chociażby Compact Drugs i Power Pain, czyli troszeczkę więcej. Właśnie urozmaicone tym zestawu. Będzie gra. Drazar, Inkuby, Helioni. Skurcze i Venom. Przyjrzymy się, co mamy tutaj. Game Rules and Missions. Tutaj mamy dwie czy trzy misje? Nie, mamy tu prawdopodobnie tylko dwie misje. Nie, mamy trzy misje. Okay. Z czego w pierwszej misji, zależnie od tego, co się tutaj mamy Drukhari Win, czyli mamy jakieś zasady specjalne. Tak, widzę, że tutaj bardzo podkreślone są zwycięstwa dla Mrocznych Eldarów. Pierwsze miejsce sobie Fastest Wind, Vengeful Strike i Ghost of the Past. Yep. I tutaj mamy punkty. To jest bardzo dobre, ponieważ z tego co robiłem ostatnio unboxing i krótki review Aether War od Age of Sigmar, tych punktów nie było, a te punkty zawsze dobrze, żeby były na końcu. I to wszystko. Tak wygląda ten zestaw. Zestaw dalej jest do kupienia na stronie Games Workshop, mamy styczeń. Myślę, że jeżeli kogoś interesuje ten zestaw, myślę, że warto się pośpieszyć, ponieważ czuję, że niedługo zestaw zostanie wycofany ze sprzedaży, a Jainzar, wszelkie nowe plastikowe modele, które wyszły w tym zestawie, będą sprzedawane pojedynczo, co jednocześnie wyjdzie też troszeczkę drożej. Także jeżeli grasz Eldarami lub grasz Mrocznymi Eldarami, zainteresuj się tym boksem, namów może jakiegoś kumpla na drugą część boksu. Także myślę, że w internecie też bez większego problemu powinieneś znaleźć kogoś, kogo zainteresuje kogoś, któraś ze stron. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.